bardzo. Shir lamalot eso en ayel orim meyahin yovo ezri ezri meim ado eno Lamot raglecha al yonu mishoimerecha. Sprawić, żeby ta smutna rzeczywistość rozbłysła tym chanukowym światłem, zwłaszcza, że Chanuka to jest właśnie takim cudem, który się wydarzył w świątyni jerozolimskiej, na który cud też oni oczekiwali. To takie ogłoszenia parafialne mamy ze sobą. Tak naprawdę nigdy oni z tego kraju nie musieli w tym czasie, kiedy się osiedlają na zachodzie Polski, w XI wieku, u nas w Lublinie, XV, XVI wiek, nigdy w życiu nie musieli go opuszczać, gdzie Francję opuszczają przez cały XIV wiek, Hiszpania XIV, XV, Austria XV, połowa XV wieku, Czechy koniec. Daje ludzi, którzy żyją na tym świecie, instrukcje, jak postępować. I to daje nam dużo wsparcia zrozumieć, że się nie ma sytuacji, kiedy człowiek powie, rozumiem, że Bóg mówi, rozumiem, że Tora tak wymaga, ale to nie pasuje na ten świat, albo na te czasy, albo na to miejsce, gdzie ja jestem, czy te okoliczności. To są wymówki, które przychodzą od złej skłonności. Dostaliśmy te instrukcje nie od doradca, nie od... Dzisiejszego naszego spotkania pozwoliłam sobie taki rys historyczny przygotować dla Państwa, żeby opowiedzieć trochę, jak wyglądały ten ostatni okres funkcjonowania obozu i podkreślić, że ten rok 1944 tak naprawdę był rokiem przełomowym. Przełomowym nie tylko dla Majdanka, ale w ogóle przełomowym w historii II wojny światowej. No akurat tutaj z racji na nasze położenie geograficzne Lublin i Majdanek był pierwszym z obozów koncentracyjnych, z niemieckich obozów koncentracyjnych, na teren którego weszły wojska.